10 najdziwniejszych zwierząt hodowanych przez ludzi w domach. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę. Kiedy uzbieramy 40 łapek w górę, zrobię kolejny film o zwierzętach. 10. Tarantula. Zaczynamy klasycznie. Tarantula to zwyczajowa nazwa nadawana kilku południowo- i środkowoeuropejskim rodzajom dużych pająków z rodziny pogońcowatych. Dlaczego zwierzęta te są tak popularne? Bo są proste i mało wymagające w utrzymaniu. Efektowny wygląd i setki różnych odmian sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego są stosunkowo tanie i odporne na błędy początkujących terrorystów. Tarantule, jak wszystkie pająki, są jadowite, niektóre bardziej, niektóre mniej. Zdecydowanie większość nie stanowi zagrożenia dla człowieka, ale są też takie, po których mogą dziać się dziwne rzeczy, nawet kilka miesięcy po ukąszeniu. 9. Skunks. Gatunek ssaka z rodziny skunksowatych, wcześniej zaliczany do łasicowatych, słynie z powodu cuchnącej wydzieliny, której używa do odstraszania napastników. Występuje na wielkich równinach w Ameryce Północnej, zamieszkuje lasy i tereny otwarte. Jego sierść jest gęsta i puszysta, w czarnym kolorze w białe paski. Skunksy są popularnymi zwierzętami domowymi w Europie Zachodniej i w USA, jednak zainteresowanie nimi rośnie także w Polsce. Zwierzęta szybko zaprzyjaźniają się z domownikami, niektórzy mówią, że skunksy to skrzyżowanie psa z kotem. Są bardzo inteligentne i ciekawskie, chodzą w ślad za człowiekiem, zaczepiają i zachęcają do zabawy. 8. Skorpion. Rząd pajęczaków obejmujący ponad 2000 opisanych gatunków. Występują od tropików i subtropików po część cieplejszej strefy umiarkowanej, od strefy pływów po wysokie góry, zdolne do hibernacji lub estywacji. Drapieżne, należy pamiętać o ryzyku hodowli zwierząt jadowitych, mniej czy bardziej groźnych. Nawet słaby jad w połączeniu z alergią może być groźny dla zdrowia, a nawet życia. Czy jestem uczulony na jad skorpiona? Nikt Ci tego nie powie. Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych, osy, pszczoły, szerszenie nie jest równoznaczne z uczuleniem na jad skorpionów. W Polsce nie ma żadnych możliwości zrobienia testów, które potwierdzą bądź wykluczą takowe uczulenie. 7. Kopibara, czyli taka duża świnka morska, największy żyjący współcześnie gatunek gryzonia z rodziny kawiowatych. Niektórzy autorzy umieszczają kapibarę wielką w monotypowej rodzinie kapibar. Na pewno jest roślinożernym zwierzęciem wodno-lądowym zamieszkującym tereny Ameryki Południowej i gryzoniem o masywnej budowie ciała. Jego waga dochodzi do 65 kg. Prowadzenie masowej hodowli kopibar wielkich jest rzadkim zjawiskiem, jednak w Kolumbii można napotkać farmy zajmujące się hodowlą przemysłową tych zwierząt z przeznaczeniem na skóry. Hodowla kapibary wielkiej jako zwierzęcia udomowionego jest bardzo rzadko spotykana, co nie oznacza, że nie występuje. 6. Aligator, gatunek krokodyla występujący w południowo-wschodnich stanach USA, Alabama, Arkansas, Karolina Północna i Południowa, Floryda, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma i Texas. Szacowana dzika populacja wynosi ponad 1 000 000 osobników. Zwierzęta są na tyle popularne, że powstają tzw. farmy aligatorów. Jest to placówka zajmująca się rozmnażaniem i hodowlą krokodyli w celu pozyskania z nich mięsa, skóry bądź innych dóbr. W samej Luizjanie przemysł farm aligatorów wart jest między 60 a 70 milionów dolarów. 5. Świnka domowa. Świnka domowa pochodzi od dzika, którego udomowienie nastąpiło przed około 7 tysiącami lat w Azji, a następnie w Europie. Według innych badaczy domestykacja tego gatunku nastąpiła znacznie wcześniej, już 13 tysięcy lat przed naszą erą, a miało to miejsce w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Zwierzęta te kochają ryć. W mieszkaniu zryją nam parkiet, w ogrodzie trawnik. Dlatego trzeba im wyznaczyć miejsce, w którym będą mogły oddać się przyjemności kopania w poszukiwaniu robaczków i korzonków. 4. Tygrys. Mike Tyson mógł, to czemu my nie? Gatunek drapieżnego, dużego ssaka łożyskowego z rodziny kotowatych. Największy z żyjących współcześnie 4 wielkich ryczących kotów z rodzaju Pantera. Jeden z największych drapieżników lądowych wielkością ustępuje jedynie niektórym niedźwiedziom. Jeszcze niedawno w Ameryce była moda na tygrysy. Trzymano je niemal jak psy. Żeby jednak tygrys nie był tak agresywny, amputowano mu ostatni policzek razem z pazurem. I to przy każdej łapie, robiąc ze zwierzęcia kalekę. A przecież jemu potrzebne są wszystkie pazury, chociażby do spożywania pokarmu. Bo tygrys musi sobie to mięso czymś przytrzymać.
Po takich zabiegach dochodziło też często do przykurczy ścięgien. Zwierzęciu podwijały się łapy, w skrajnym przypadku nawet nie mógł się ruszać. Po tamtej koszmarnej modzie pozostały już tylko specjalne ośrodki dla tych okaleczonych dzikich kotów. 3. Zebra. Nazwa stosowana na określenie ssaków z rodziny koniowatych charakteryzujących się obecnością białych pasów na czarnej sierści. Najwięcej hodowli jest oczywiście w Afryce, jednakże w Ameryce czy Europie również występują te zwierzęta, a niektórzy nawet próbują je ujeżdżać. 2. Hipopotam. Zasiedlają rzeki i jeziora w Afryce na południe od Sahary do 2000 metrów nad poziomem morza. Hipopotamowate to jedna rodzina rzędu parzystokopytnych, prowadząca zimnowodny tryb życia. W ciągu dnia najczęściej pozostają w wodzie. Aktywne dopiero o zmierzchu i nocą, skupią wtedy trawę na łąkach w pobliżu wody, zajadają także rośliny wodne. Podobnie jak w przypadku tygrysów, posiadanie hipopotama w USA jest legalne. Są to też całkiem bezpieczne zwierzęta, jeśli wychowane od małego przez człowieka. W innym wypadku uciekajcie. Kłopotliwe mogą być natomiast ich rozmiary, więc jeśli dysponujecie małym mieszkaniem, to jednak szukajcie domowych pupili wśród chomików. Pojawiły się również przypadki ataku dorosłego hipopotama na swojego właściciela. 1. Kangur. Rodzaj torbaczy z rodziny kangurowatych. Można to zwierzę kupić bez problemu w Polsce, w Australii zaś jego popularność jest naprawdę ogromna. Można tam na przykład zjeść całą masę różnych potraw z jego mięsa, a ludzie hodują je zarówno jako zwierzęta domowe, jak i po prostu na ubój. Smacznego! Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeśli napiszecie w komentarzu super, zostawię Wam serduszko. Cześć!